Halo, halo. Dzień dobry. Mamy 19:30. Czekam, aż się pojawicie. Dzień dobry, pani Moniko. Ja teraz tak trochę incognito i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Cześć, Kinga. Witajcie. Cześć, Paweł. Cześć. Cześć Dariusz. Cześć Niko. Dzień dobry Wam wszystkim. Ja dzisiaj tak troszeczkę incognito i zaraz będę mówiła, o co chodzi. Bo nade mną wisi chmura wstydu. Cześć Florian, super, że jesteście. Moi drodzy, skoro jesteście, to udostępniajcie, lajkujcie, serduszkujcie. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Anna Maria Wiśniewska. Postanowiłam trochę zaszaleć, a co tam to jest? Przecież transmisja live. Mamy się tutaj świetnie bawić, tak na dobrą sprawę. Cześć Marta, hej, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, mam to na sobie, dlatego że postanowiłam użyć tej nakładki i trochę się pobawić tym, dlatego że nade mną wisi, tak jak powiedziałam, chmura wstydu, ponieważ ktoś mi powiedział, że nieładnie się zachowuję i mój wizerunek trenera jest zburzony poprzez to, co zrobiłam. A za chwilkę będę opowiadać o tym, co zrobiłam. Dlatego jestem trochę w trybie incognito, żebyście, wiecie, nie widzieli, jak ja tutaj przechodzę. A tak naprawdę to witam Was bardzo serdecznie z tej strony Anna Maria Wiśniewska. A ja już zaraz próbuję wrócić do mojej normalnej postaci, żeby Was nie rozpraszać na maksa, bo sama się rozpraszam troszeczkę. O! Jestem i oto ja. Cześć, witajcie. Słuchajcie, dawajcie mi serduszka, udostępniajcie tę transmisję. To będzie mega transmisja, mega live. Cześć Iwona, witajcie serdecznie. Dziękuję, że jesteście ze mną, no bo przecież trwa podobno jakiś mundial, więc fajnie, że jesteście i obiecuję Wam, że nadrobimy ten mundial wiedzą, którą ode mnie dostaniecie. Więc bardzo Was proszę o szery, ponieważ to będzie mega live. Dlatego, że sami uczestniczyliście w tworzeniu tego live'a tak naprawdę. Będę się posiłkowała wiedzą, którą od Was dostałam. Tak, wiedzą, ponieważ to Wy tak naprawdę jesteście źródłem wielu informacji, wielu punktów widzenia na jedną sprawę. Więc witam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz się przedstawię, nazywam się Anna Maria Wiśniewska. Będziemy za chwilkę mówić o tym, jak połączyć wizerunek, budowanie swojego wizerunku profesjonalisty z poglądami, które mamy, poglądami, które głosimy i jak to będzie wszystko wyglądało. Jeszcze mi tylko powiedzcie, czy na pewno dobrze mnie słychać, czy na pewno dobrze mnie widać. Czekam. Pewnie tak, no bo byście pewnie mi napisali od razu, ale wiecie, że ja to o to wolę zapytać dwa razy. Jak tam słychać mnie, widać mnie, bo jakoś nie słyszę, żebyście mi odpisywali. To co, opóźnienie jest jakieś? Jest Karol. Karol w ogóle to jest. My siedzimy w ogóle w biurko. Karol jest grafikiem i generalnie zawsze mi po live'ach mówi: Słuchaj, Ania, było dobrze, albo nie, to było kiepskie, weź to popraw. No i dzięki wskazówkom Karola, bardzo mam nadzieję, że coraz lepszy macie odbiór moich live'ów. O, Marcin, jest fajnie. Super, cześć. Z Marcinem zaczynamy niedługo współpracę. Ponieważ, tak jak mówiłam w poprzednim live'ie, on ma dwubiegunowy wizerunek, bo z jednej strony jest to survival, a z drugiej strony są to ubezpieczenia, czyli trudny temat, ale będziemy pewnie w przyszłości jeszcze o tym mówić. Cześć Dawid, fajnie, że jesteście. Dobra, słuchajcie, jesteście zgromadzeni, także nie będę bardziej tutaj nawijać. Po prostu chciałabym przejść do meritum. Cześć, witajcie, fajnie, że dołączacie. To w takim razie, słuchajcie, live jest podzielony na trzy części. Myślę, że w ten sposób będzie nam najłatwiej ze sobą tutaj komunikować, współpracować, bo oczywiście mam nadzieję, że sami włączycie się w tworzenie tego live'a, bo chcę z Wami po prostu porozmawiać. No i teraz tak, pierwsza część tego live'a to porozmawiamy sobie o Waszych wypowiedziach, o tym, co pisaliście pod ankietą, pod moim zdjęciem profilowym. Zresztą zaraz będę wyjaśniać, ponieważ pewnie część z Was totalnie nie wie, o co chodzi, więc po prostu osoby, które wiedzą, dajcie chwileczkę na opowiedzenie, co to właściwie się wydarzyło. Dlaczego na początku miałam tryb incognito? Osoby, które jeszcze nie zdążyły tego zobaczyć po obejrzeniu tego live'a, po zakończeniu live'a, będą mogły wrócić do początku i zobaczą, jak to wszystko wyglądało. A więc
Porozmawiamy o Waszych różnych podejściach do kwestii związanej z wizerunkiem. O, cześć Krystian, fajnie, że jesteś. Fajnie. No i teraz podejście do tego, co kto sobą reprezentuje. Druga część natomiast to będzie rozmowa o wizerunku, o budowaniu tego wizerunku, co tak naprawdę jest istotne, kiedy chcemy ten wizerunek zbudować, czy pokazywać swoje poglądy. To będzie część bardziej edukacyjna, bardziej techniczna. Będzie to część, która na pewno część z Was zna te rzeczy, ponieważ ja non-stop o tym mówię, ale uważam, że to jest naprawdę tak wielka podstawa, która zresztą tak wiele wyjaśni, że no ja nie mogę powstrzymać się przed opowiedzeniem tego, bo to jest właściwie, wiecie, to jest po prostu podstawa, tak? No i część trzecia, to jest taka mała niespodzianka, dziękuję Wam za te lajki, serduszka, jesteście fantastyczni. To jest taka mała niespodzianka, ponieważ będzie z nami gość specjalny, którego wywołam na samym końcu, żeby z nią porozmawiać. Jest to Marta Pietkun, która jest też między nami, tutaj między Wami właściwie, więc Marto, pomachaj, w sensie przywitaj się raz jeszcze, powiedz, że to Ty, ponieważ niedługo będę właśnie z Tobą rozmawiać. Marta jest radcą prawnym, która opowie nam właśnie o tym, jak to wygląda z punktu widzenia prawa, co my możemy, co nie możemy, jeśli chodzi o wizerunek, jeśli chodzi o korzystanie z czyichś usług, niekorzystanie, właśnie odmowę, bądź w drugą stronę, czy możemy na przykład odmówić pracy dla danych osób, jeżeli na przykład mają konkretne poglądy. Więc to wszystko będzie już niedługo. Cześć Grzegorz, witaj Marto raz jeszcze. Słuchajcie, proszę Was bardzo, udostępnijcie tą relację. Myślę, że to będzie mega wartość, wiele rzeczy się dowiecie i w ten sposób też podziękujecie mi za tą wiedzę, którą Wam dostarczam i Marcie również. Oczywiście Marta będzie na samym końcu. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, czy jesteście gotowi? Powiedzcie mi, gotowi czy nie? No czekam na Waszą reakcję, no. Tylko o to mi chodzi. Bo ja lubię z Wami rozmawiać. To już wiecie. No gotowi, moi drodzy? Piszcie, gotowi? Tak, fantastycznie. Jest pierwsze tak, czyli możemy lecieć. Moi drodzy, w takim razie bardzo, bardzo krótkie wprowadzenie. Otóż, jakiś czas temu, jakiś chyba 9 czerwca była Parada Równości. Ja ustawiłam sobie wtedy zdjęcie profilowe z nakładką, że wspieram tę Paradę Równości. I pod tym zdjęciem pierwsze dwa komentarze, pierwsze dwa strzały od pana Tomasza, od pana Zbigniewa, nie chcę mówić nazwisk, bo RODO i te sprawy. W każdym razie, napisane bardzo prosto, ogromny marketingowy błąd. Zbigniew napisał, katastrofa szkoleniowca. Ja to zobaczyłam, słuchajcie, myślę sobie, Boże, co tam się stało? Nie pokojarzyłam na początku, że to jest pod moim zdjęciem, bo wiecie, powiadomienia się wyświetlają. Myślę sobie, Jezus Maria, co ja zrobiłam, nie? Wchodzę, no i patrzę te komentarze. I tak pomyślałam sobie, Boże, ale mnie nastraszyli. I pomyślałam sobie dalej, ale będzie fajny temat na live'a. No i właśnie pomyślałam, tak dalej zrobiłam. No bo potem posypały się kolejne komentarze. Między innymi odezwał się Marcin Ilski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Marcin jest trenerem kompetencji społecznych, jest także, uwaga, adminem fanpage'a, który zapewne bardzo dobrze znacie. Smutni trenerzy rozwoju osobistego. Fantastyczny człowiek, który ma wiele naprawdę ciekawych przemyśleń. Bardzo polecam Wam, żebyście sobie zajrzeli na jego profil osobisty. Zresztą też bardzo fajnie go prowadzi. I pierwszy jego komentarz był taki. To nie jest żaden marketingowy błąd. Brawo, Anno. Kolejna odezwała się Katarzyna Karnt, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. Serio, w 2018 roku ludzie uważają, że popieranie elementarnych praw, takich jak prawo do zawierania formalnych związków z kimś, kogo się kocha, to błąd marketingowy. Ja też jestem szkoleniowcem, a ja mam profilowe, jakie mam, czyli STEM. Jak ktoś ma z tym problem, to trudno. No i kolejny komentarz, trzeci, ostatni, to Danuta Sowińska, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam. Świetnie, Anna Maria. Cytując Monikę Czaplicką, sądzę, że wiele osób nie wie o diversity, czy to czegoś wymaga, czy to chodzi o zatrudnienie. Jeśli chodzi o diversity, jest to pojęcie, no oczywiście z angielskiego, które oznacza różnorodność. Głównie posługujemy się nim w świecie CSR-u, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, gdzie firmy bardzo dużo
duży nacisk kładą na to, żeby właśnie być odpowiedzialnym, jeśli chodzi o taką różnorodność w środowisku pracy, czy to chodzi o religię, czy to chodzi o właśnie tożsamość seksualną na przykład, tak? Czy kolor skóry i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie na podstawie tychże rozmów pomyślałam sobie, że pociągnę to dalej, zrobię ankietę i zadam Wam dwa pytania. Pierwsze pytanie to było właśnie o to, czy jest Wam obojętnie, czyje poglądy, kto ma jakie poglądy, ta osoba po prostu ma wykonać daną usługę. A drugie pytanie to było, czyjeś poglądy wpływają na to, czy chce z nim współpracować, czy nie. Czyli tak naprawdę zadane było pytanie dosyć zero-jedynkowo, co też oczywiście nie omieszkaliście mi wytknąć w komentarzach. Pozdrawiam Kubę. Natomiast, no niestety, Facebook jest no, niedoskonałym narzędziem. Można tylko z tych dwóch, można tylko mieć dwie odpowiedzi, ale oczywiście dałam Wam również pole do odpowiedzi, do komentowania tego w komentarzach. I absolutnie mnie nie zawiedliście. Jest tam mnóstwo komentarzy bardzo wartościowych. Odezwało się mnóstwo osób także takich, które są dla mnie inspiracją. I oczywiście o tym wszystkim za chwilkę sobie porozmawiamy. I teraz tak, wyniki samej ankiety. Głosowało niecałe 40 osób. I co ciekawe, wyniki są porówno, w miarę. Ponieważ totalnie obojętnie, kto wykonuje usługę i jakie ma poglądy, ma 18 osób z tej ankiety. Natomiast osoby, które uważają, że czyjeś poglądy wpływają na to, z kim chcą współpracować, ma 19, więc tak naprawdę jest prawie, że 1:1. Natomiast właśnie zadałam Wam w bardzo otwarty sposób te pytania, dzięki czemu mogłam z tych odpowiedzi wyodrębnić różne rodzaje poglądów. Pierwsze z nich, które zrobiłam sobie takie sama wewnętrzne podsumowanie, które myślę, że Wam też może bardzo rozjaśnić. Są to poglądy neutralne albo pozytywne, które generalnie respektują normy prawne i etyczne. Natomiast drugi rodzaj poglądów to są generalnie poglądy, które są krzywdzące. Natomiast oprócz tych dwóch wyodrębniłam jeszcze kolejne i myślę, że się ze mną zgodzicie, bo generalnie jest podział na przykład na takie społecznie akceptowalne działania albo takie, które są społecznie totalnie nieakceptowalne. Czyli na przykład społecznie akceptowalne działanie to jest pomoc zwierzętom w schronisku, pomoc osobom starszym. Społecznie nieakceptowalne natomiast działania są to na przykład, to jest na przykład, nie wiem, bicie, tak? Bicie małżonka, bicie dziecka, więc to jest twardo. Możemy tutaj wprost powiedzieć tak albo nie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że są też te poglądy miękkie, które dają nam pole do interpretacji, które zależą od tego właśnie, kim my już jesteśmy. I to na przykład, jeden z takich poglądów jest na przykład noszenie futra z lisów, o którym mówiła bodajże, nie wiem czy Ola, ktoś właśnie wypowiadał się na temat właśnie, nie, Pola, przepraszam, Pola mówiła o tym, o noszeniu właśnie futra z lisów, że niektórzy mówią, okej, kurczę, idę do sklepu i kupuję, a drugi powie, Boże, nigdy w życiu nie zadałabym się z osobą, która właśnie w ten sposób postępuje. Czyli chciałabym Wam tutaj właśnie wyodrębnić te poglądy, które my możemy głosić w mediach społecznościowych, między innymi oczywiście manifestować je. I teraz przytoczę cytat Barbary Kijewskiej, która jest doktorem nauk politycznych, wykładowcą Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych na UG, absolwentką studiów podyplomowych z zakresu pomocy społecznej. Basia wypowiedziała się pod tą ankietą i napisała tak. W idealistycznym wyborze to obojętnie mi, czyje poglądy, kto ma jakie poglądy, ma tylko wykonać usługę. Ona wybrała właśnie to, ale tylko i wyłącznie przy założeniu, że poglądy respektują normy prawne i etyczne. Idealna demokracja to pluralizm, różnorodność, którą uwielbia biologia. Stąd chciałabym zwrócić Wam uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Otóż pomimo, że pytanie było sformułowane przeze mnie do zera, właściwie zero-jedynkowo, to odpowiedź nigdy nie jest zero-jedynkowa. Bo okazuje się, że w momencie, kiedy wchodzą w grę bardzo negatywne poglądy na zasadzie mój przyszły klient tłucze swoją żonę, albo właśnie mój usługodawca tłucze swojego psa i znęca się nad nim, to teraz pytanie do osób, które zagłosowały, że jest Wam totalnie obojętnie z tym, jakie poglądy ma osoba, która Was obsługuje, albo której coś sprzedajecie. Czy to zmienia Wasz pogląd na sprawę? Bo wydaje mi się, że w 95% przypadków
to się może zmienić. I teraz pytanie, czy wy się ze mną zgadzacie? Czy tak faktycznie jest, że jeżeli dowiecie się, że dana osoba robi coś faktycznie złego, to czy odwrócicie się od tej osoby napięcie, czy stwierdzicie, że właściwie luz i tak ma wykonać tę usługę, ważne, żeby była wykonana? Powiedzcie mi proszę. Okej. Okay. Krystian pisze, że dla mnie to nie jest obojętne. Super. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę komentować to jakoś, jeżeli macie ochotę dodać jakieś swoje własne przemyślenia, to jest teraz ten moment, ponieważ za chwilkę przejdziemy do tej takiej edukacyjnej części, gdzie będę opowiadała o wizerunku. Więc jeżeli chcecie porozmawiać właśnie o tym, co tutaj przed chwilą powiedziałam, chcecie dodać własne zdanie, to po prostu to zróbcie, bo tu właśnie czekam na was i waszą reakcję. Zobaczę, co tu się dzieje. Ania pisze dla ciebie dłuższą wypowiedź na ten temat. Mam nadzieję, że zobaczę to na live'ie, ponieważ Facebook, pamiętam, że do jakiegoś czasu niedawno skracał, po polsku bardzo mówię, jeszcze niedawno skracał te komentarze, więc pisz jak najbardziej. Mam nadzieję, że zobaczę, jak nie, to po live'ie. Krystian, jeśli takie coś ma miejsce, jak dałaś przykład, więc dla mnie osoba jest skreślona. Grzegorz Tomiak, co z poglądami politycznymi? Danka pisze, nie jest obojętne. Krystian, ale bardzo bym chciał pomóc na przykład tej bitej kobiecie. Okej. Grzegorz pyta, a co z poglądami politycznymi? No właśnie. I za chwilkę będę o tym mówić, ponieważ jest to jeden z tematów, które za chwilę poruszę w kwestii budowania swojego wizerunku. Znaczy nie stricte o polityce, ale jeżeli mi się potem przypomnisz, to ja się do tego odniosę. Dobrze? Marta pisze, myślę, że trzeba jeszcze odróżnić samo ogłoszenie pewnych poglądów, na przykład jestem zabiciem dzieci, a tego nie robię, nie zrobiłem do tej pory, a faktycznie popełnienie czynu, w tym przypadku nawet przestępstwa. Oczywiście, to są dwie różne rzeczy, ale mimo wszystko one idą w pewnym kierunku, więc na przykład ja mi moje sumienie nie pozwoliłoby, jeżeli bym wiedziała, tak? Jeżeli bym wiedziała, nie pozwoliłoby obsłużyć osoby, która bije, ani nie chciałabym być klientką osoby, która bije, albo jest za tym, żeby bić. Dla mnie to jest totalnie światopoglądowo nie do zaakceptowania. Miłosz, to nie będzie aż tak długie. To dobrze, fantastycznie. Marcin pisze, wszystko zależy, jeżeli krzywdzi innych swoim działaniem, to z pewnością. Właśnie. To, czy mówisz, to przestępstwa, nie poglądy. Nie. Robienie, oczywiście, ale bycie za czymś, to jest mój pogląd, tak? Moje uczucie w tym temacie jest takie, że uważam, że można bić dzieci na przykład, tak? To jest mój pogląd, prawda? Więc to już zupełnie co innego. I bardzo się cieszę, że tutaj sobie rozmawiamy, dlatego że adresuję to szczególnie do osób, które właśnie kliknęły w ankiecie, że jest im totalnie obojętnie. Bo mam nadzieję, że to troszeczkę zmieni wasz pogląd na niektóre kwestie dotyczące właśnie takiej odpowiedzialności brania usług oraz dawania usług. Że może warto właśnie zacząć bardziej prospołecznie myśleć, patrzeć na niektóre tematy. Dobrze, moi drodzy, w takim razie skoro mamy podsumowanie tego za sobą, to ja wam proponuję, żebyśmy przeszli do kolejnej części, czyli właśnie do pytania, czym tak naprawdę jest ten wizerunek. Bo słuchajcie, za chwilkę będziemy właśnie mówić, czy warto mieć te poglądy, czy nie warto, czy warto je publikować. Oczywiście teraz mówiliśmy o trochę negatywnych, bardzo negatywnych sytuacjach. Oddzielam to teraz bardzo grubą kreską, bo nie chciałabym, żeby tam się wam jakoś połączyło, ponieważ teraz będziemy mówić właśnie o tym pozytywnym budowaniu tego wizerunku, tego pozytywnego, dobrego człowieka. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tutaj są, jednak nie mają takich poglądów, które mogłyby w jakiś sposób zaszkodzić komukolwiek tak naprawdę. Więc oddzielam to grubą kreską i teraz przechodzimy już do tej bardziej merytorycznej części, czyli właśnie budowania tego wizerunku. I chciałabym was zapytać, proszę powiedzcie mi, czym tak naprawdę według was jest wizerunek? Napiszcie mi teraz, bo dzięki temu będę mogła potem z wami na ten temat porozmawiać, zadać kolejne pytania, dopytać. Oczywiście piszcie swoimi słowami. Błagam, żadnej definicji encyklopedycznej ani z Wikipedii. Będę wiedziała.
Będę wiedziała przede wszystkim dlatego, że tak naprawdę na Wikipedii bazuje cała masa różnych stron i tak naprawdę definicja z Wikipedii jest kopiowana na większości stron, które mówią o wizerunku. Dlatego jeżeli piszecie teraz taką definicję, to raczej właśnie własnymi słowami bym wolała, żebyście to zrobili. Jest pierwsza odpowiedź od Mateusza. W ogóle bardzo się cieszę, że jesteś, ponieważ jesteś już na którymś z moich live'ów, pamiętam. Mateusz pisze, że to przedstawienie samego siebie. Okej, jak najbardziej zgadzam się po części z tym. Dawajcie dalej, słuchajcie, rozmawiajmy ze sobą. O, widzę lajki, bardzo dobrze. Jeszcze poproszę o serduszka i o szery, będzie mi bardzo miło. Słuchajcie, 10 sekund jeszcze. No i będę dalej z wami, odpowiem sama, że tak powiem. Okej. Łożesz, kurczę, blaszka. Ależ długi komentarz. Dobrze, to słuchajcie, piszcie, natomiast ja przeczytam w międzyczasie post Miłosza, dobra? Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której współpracuję z osobą, która ma skrajnie odmienne poglądy. Poglądy polityczne, życiowe, jakiekolwiek różnica i mój świadomy wybór oraz liczba potencjalnych klientów sprawia, że się nie patyczkuję, jeśli na przykład bym wiedział, że ktoś wierzy w Pana Sochę, Panią Sochę, akurat nie wiem, albo że szczepionki powodują autyzm. Jeśli chodzi o branie usług oraz zdawanie usług, jestem bardzo odpowiedzialny. Nie wziąłem zlecenia na optymalizację procesu IT w firmie, na firmie Drobiu, bo nie chcę wspierać cierpienia. Pięknie. Mam też poglądy, które mogą doprowadzić ludzi do wszystkich pasji. Dlaczego? Ponieważ ludzie nie szanują poglądów drugiej osoby, jeśli się z nimi nie zgadzają. Ostatnio miałem taką dużą aferę, gdzie zostałem oskarżony o zło wszechświata, więc wyjaśnię na priv. Bardzo fajnie, Miłosz. Super, że to poruszasz i oczywiście będę jeszcze o tym mówiła później. Dobra, w takim razie wracamy do tego, czym jest ten wizerunek. Józef pisze, to jest to, jak postrzegają nas inni. O, i tu już jest bliżej. Marcin pisze, jest to autoobraz, który malujemy w oczach innych swoimi działaniami. Też super. Mateusz pisze, również się cieszę, aczkolwiek trafiłem przypadkiem. Nie ma przypadków, absolutnie nie ma przypadków. Miłosz pisze, wizerunek to ja. Uważam, że nie mamy prawa do oceny, czy jest dobry, czy zły. On ma być autentyczny. Brawo, super. To jest w ogóle mega ważne, to co napisałeś. Michał pisze, hej, dla mnie wizerunek jest to sposób przedstawienia siebie. Mhm. Super, fantastycznie. Moi drodzy, wszystko to tak naprawdę, co napisaliście, jest prawdą. Tak, to oczywiście to są cząstki. Mówiłam przed chwilą, że nie chcę definicji encyklopedycznych. Oczywiście tutaj zaraz wam przeczytam, jak ona brzmi. Natomiast przede wszystkim myśląc o wizerunku, należy sobie zadać dwa pytania. Pierwsze to, kto może zbudować mi wizerunek? A drugie to to, czyją rolą jest ocena tego wizerunku. Bo zobaczcie, czy to nie jest tak, że to my budujemy sobie wizerunek, ale, znaczy robiąc różne działania, tak, ale też wizerunek mógł zbudować nam inni. Poprzez na przykład powtórzenie jakichś nieprawdziwych na nasz temat informacji. No mogą tak zrobić, prawda? Mogą także powtarzać oczywiście pozytywne. Mogą te nieprawdziwe informacje być zarówno pozytywne, jak i negatywne. I na to już wpływu nie mamy. Natomiast ocenić ten wizerunek, no przecież nie budujemy go dla samych siebie. Wizerunek oceniają inni, osoby trzecie. I teraz co możemy zrobić? No możemy, co możemy poradzić na to, że inni nas oceniają? Jak możemy na to wpłynąć? Przecież w pewnym momencie plotka, w cudzysłowie, może pójść niekontrolowanie, jak kula śnieżna. I właśnie po to my budujemy świadomie ten swój wizerunek, żeby właśnie jak najwięcej osób się o nim dowiedziało, o nas dowiedziało, od nas, z pierwszej ręki, żeby potem nie było niespodzianek, żeby na przykład móc zbudować swoją silną markę i wokół siebie osoby, które będą wiedziały, kim tak naprawdę jesteśmy, które na przykład pomogą nam w momencie, kiedy ktoś puści o nas jakąś niefajną informację. Mówię tak trochę kolokwialnie, ale mam nadzieję, że właśnie dzięki temu dużo łatwiej zrozumiecie, na czym to wszystko polega. No i obiecana definicja według słownika języka polskiego. Oczywiście z jednej strony wizerunek jest to czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu, a z drugiej strony jest to sposób, w jaki dana osoba jest postrzegana i przedstawiana. Ok, zobaczmy w takim razie, co wyście tutaj pisali, bo widzę, że coś się działo.
Grzegorz pisze, wizerunek to ja oczami innych. Jan Filipowicz macha. Mateusz, masz rację. Tak, nie ma przypadków. Miłosz pyta, mieć to gdzieś. To też jest recepta, wbrew pozorom, całkiem dobra. Miłosz, nie warto się przyjmować innymi ludźmi. No tak. Znaczy, ja bym powiedziała tak, to jest bardzo łatwo powiedzieć, ale z doświadczenia wiem, jako osoba, która generalnie wiele serca wkłada w to, co robi, że kiedyś było mi bardzo łatwo zranić, ponieważ właśnie przyjmowałam się każdą krytyką, bo chciałam być taka idealna. Teraz jest zupełnie inaczej. Mam duży dystans i w ogóle też Wam bardzo radzę ten dystans mieć. Ponieważ jeżeli robicie to, co kochacie, tak troszeczkę off-topowo mówię, jeżeli robicie to, co kochacie, to po prostu róbcie to, a każdą krytykę, hejt po prostu starajcie się obrócić w coś pozytywnego, o czym też dzisiaj będę mówić. Tak, o hejcie też powiem. Dobrze. Tu już nikt nie pisał. Dobra, słuchajcie, ale teraz skoro omówiliśmy sobie, czym jest ten wizerunek, to ja bym chciała Wam opowiedzieć o tym, jakie konsekwencje ma budowanie wizerunku, ok? Więc pierwsza kwestia to jest to, że oczywiście zaczynasz być kojarzonym z tym, co komunikujesz. Bo jeżeli Twoja komunikacja jest regularna, jeżeli jest przemyślana, jeżeli wiesz, jakie są Twoje cele, to ludzie zaczynają po prostu kojarzyć Ciebie po tym, co robisz. I efekt jest taki, jak na przykład u mnie, że ja bardzo konsekwentnie od 4 lat buduję swój wizerunek jako osoby zajmującej się mediami społecznościowymi. Od troszeczkę mniejszej ilości czasu komunikuję, że to jest wizerunek w social media. No i dzięki temu, tak jak będę to powtarzać zawsze, do tej pory użyłam może 2 czy 3-krotnie reklamy jakiejkolwiek, łącznie z tą na Facebooku, a cały czas mam klientów, dlatego że mój wizerunek jest na tyle silny, że klienci do mnie sami przychodzą. I właśnie to jest najlepszy wynik, najlepszy efekt właśnie tego spójnego, autentycznego i regularnie budowanego wizerunku. Dalej, pojawiają się apostołowie, wyznawcy marki. Apostołowie i wyznawcy marki, tak? Są to osoby, które pójdą za Tobą w ogień. Zrobią wszystko, ponieważ to, kim jesteś, to, co robisz i Twoja wiedza, podoba im się, jest to coś, co oni doceniają. Ja już mam swoją grupę, silną grupę pod wezwaniem, którą totalnie uwielbiam i uwierzcie, mogę te osoby wymienić z imienia, w większości także z nazwiska oraz to, co robią, ponieważ ja z nimi jestem non-stop w kontakcie. I to właśnie o to chodzi, żeby sobie taką grupę zbudować, a między innymi właśnie regularną komunikacją, budowaniem tego wizerunku, taka grupa powstaje, a taka grupa to jest taka siła, więc serdecznie Was pozdrawiam. Pozdrawiam, moi kochani. Dalej, zaczynasz tworzyć perpetuum mobile. No to jest to, o czym bardzo często wspominam i to jest bardzo fajny skutek tego budowania wizerunku. Dlaczego? No jak myślicie, dlaczego Rihanna wypuszcza perfumy? Dlaczego Kanye West ma t-shirty bez niczego, bez żadnego logotypu, bez niczego, kosztują $100 i się sprzedają? Dlaczego Lewandowski buduje nieruchomości? No właśnie dlatego, że wiadomo, że one i tak pójdą jak ciepłe bułeczki. Dlatego, że tam po prostu gra ich wizerunek, ich nazwisko. Dlatego właśnie, kiedy budujecie swój wizerunek i nie wiem, albo sprzedajecie kolejny produkt, albo wchodzicie w kolejną branżę, to Wasza silna marka powoduje, że ludzie po prostu to kupują. Bez marudzenia tak naprawdę, więc macie tą siłę, Wasz wizerunek ma tę siłę. Dalej, trudno podważyć Twoje zdanie. No tutaj nie trzeba dużo mówić, po prostu stajesz się ekspertem. Oczywiście nie mówię, kiedy zaczynasz jakieś głupoty gadać, tak? Szukałam bardzo ładnego określenia. Ale jeżeli jest to, jeżeli mówisz z sensem, tak? I jesteś profesjonalistą, no to znajdziesz coraz mniej osób, które podważy to Twoje zdanie. A nawet jeżeli podważy, to masz wokół siebie krąg osób, które właśnie Cię wspierają, tych apostołów marki, osoby wspierające, które chętnie Ci pomogą i Cię obronią. Dalej, zaczynasz się liczyć wśród ekspertów z branży, czyli i tak jak pewnie wiecie, zostajecie na przykład zapraszani na różne konferencje, wywiady, co generalnie jest samo w sobie bardzo fajne, ponieważ nie dość, że to jest miłe, to jeszcze poszerzasz krąg swoich odbiorców, więc Twoja siła rośnie. Drodzy, czy jeszcze widzicie może jakieś plusy zbudowania wizerunku? Oczywiście to są 5 podstawowych, nawet ich jest o wiele więcej, ale może ktoś z Was może mi napisać jeszcze więcej. Ja zobaczę tutaj, co pisaliście, bo widzę, że tutaj coś cały czas migało. Miłosz pisze, jak obrócić oskarżenia o złodziejstwo w coś pozytywnego? O, dobre pytanie.
Wiesz co? Tu bym musiała posiedzieć i pokminić, powiem szczerze. Bo takie coś na przykład można by było osadzić na przykład w cechach osobowości danej osoby, tak? Obrócić to w jakiś sposób, żart, oczywiście wiedząc, że to nie jest prawda, tak? To jest bardzo istotne. Na przykład trzeba by było też pomyśleć o kontekście, w jakim to jest osadzone, kto oskarża na przykład, tak? To jest sprawa bardzo delikatna, ale gdybym na przykład znała więcej szczegółów, dokładnie sprawę, bez problemu byłabym w stanie coś takiego obronić. No tylko, no, właśnie, no nie teraz live, bo za mało wiem niestety. Michał pisze, że są techniki na taki duży dystans. Dobrze. Ojejku. Dalej. Miłosz pisze. Rok temu zostałem oskarżony publicznie o to, że jestem złodziejem, bo nie dokończyłem zlecenia ze względu na ciężką chorobę. Kto chciał, to się dopytał o szczegóły. Kilka osób jeszcze dolało oliwy do ognia, pewnie? Większość ludzi stanęła w obronie. No właśnie, bo nie dokończyłem zlecenia ze względu na ciężką chorobę. Znaczy tutaj to w ogóle, teraz znam szczegóły, no to tutaj w ogóle nie ma sensu jakoś specjalnie, znaczy żart w ogóle nie ma podstaw. Tu po prostu jesteś szczery, mówisz dokładnie, co się zadziało. Jeżeli pamiętam, to chyba opisałeś tę sytuację całkiem szczerze, więc jakby oczyściłeś się z tych zarzutów, więc okej. No szczerość ponad wszystko, wiadomo. Miłosz, ale nie ma perpetuum mobile. Okej, dobrze. Moi drodzy, w takim razie, skoro jesteśmy tutaj, to lecimy dalej. Hops. No właśnie, i teraz słuchajcie. Jeszcze Iwona, dobrze, widzę, że piszecie, zaraz odpowiem na wszystkie pytania. Od czego mam pytanie do Was tak naprawdę? Jeżeli mielibyście zacząć budowę nad jeżeli mielibyście zacząć pracę nad budową swojej marki osobistej, swojego wizerunku, pomyślcie, od czego byście zaczęli? Ja wiem, że to jest dosyć szerokie pytanie, ale jak tak myślicie sobie, zastanówcie się, chwilę skupcie. Zaczynam pracę nad budową własnego wizerunku. Od czego powinienem zacząć? A ja sobie tu poczytam. Przy dobrze zbudowanym wizerunku, Iwona pisze, kiedy szukasz pracy, twoja legenda czasem może wyprzedzić i pomóc. Oj, pewnie. Miłosz pisze, a propos apostołów marki, Socha jest prezesem stowarzyszenia Stop Nop i wyznawcy łykają wszystko jak leci, ma silny autorytet, te kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest grubo docelową, ale co z tego, skoro wszystko jest osadzone na fałszu. No Miłosz, mamy naszej Polsce, mamy parę takich bardzo fajnych przykładów tego, jak można właśnie manipulować ludźmi poprzez bardzo silną osobowość. Można, można. Kurczę, mam problem z tym, że ty coś mówisz, a ja chcę odpowiedzieć, ale ty mnie nie słyszysz. Czas robić panele. Dobrze. Od napisania sobie szczerość ponad wszystko. Od audytu. Bardzo ładnie. Ktoś tutaj słuchał moich live'ów. Dorota pisze. Super. Mam nadzieję, że Dorota robisz tą fantastyczną niespodziankę, którą zawsze otrzymuję, prawie zawsze otrzymuję po live'ach. Fantastycznie, że jesteś. Nie mogę się doczekać. Od napisania sobie. Ale Miłosz, no od napisania sobie czego? I autentyczność. Mam wrażenie, że wizerunek ciężko jest udawany od planu. Dlaczego ja i dlaczego ten temat i do kogo mówię? Od przedstawienia swojej osoby, co robię, czym się zajmuję, z czym mam doświadczenie, jestem ekspertem. Na pewno konta w SM. Poproś o opinie ważnych dla Ciebie osób. Super. Ja bym zaczął od pokazania siebie jako normalnego, sympatycznego człowieka. Na bazie dobrych relacji można zbudować pozycję eksperta. Mhm. Dorotę, jak tylko jestem, to notuję rysunkowo. Fantastycznie. Bo Dorota robi sketchnotingowe notatki. I jej dzieło będziecie mogli zobaczyć później. Dobrze, słuchajcie, w takim razie lecimy dalej. Jak najbardziej te Wasze odpowiedzi są bardzo trafione. Natomiast ja bym chciała tutaj zaznaczyć rzeczy, od których ja zaczynam pracę z moimi klientami i które bardzo, bardzo Wam polecam. Zobaczcie, jaki my mamy tak naprawdę motyw do akcji? Jaka jest nasza motywacja?
po co my robimy to, co robimy, jakie są nasze cele, jakie są nasze wartości, jakie są nasze przekonania. Kiedy budujemy wizerunek, to jest budowanie wizerunku jest jak budowa domu. Nie możemy go budować bez fundamentów, bez wnętrza, bez sufitów i podłóg, prawda? A to wszystko jest bardzo potrzebne do tego, żeby ten budynek powstał, żeby on był wypełniony, żeby nie był tylko szkieletem, prawda? I właśnie w ten sam sposób budujemy wizerunek. Zaczynamy od tego, co jest w środku. Kiedy pomyślimy o tym, jaki my tak naprawdę mamy motyw do tej akcji, to potem wszystko zaczyna nam się bardzo fajnie układać, ponieważ to, co nas motywuje, prowadzi nas do celu, więc my wiemy, dokąd idziemy. A idziemy do celu i prowadzą nas wtedy nasze wartości, czyli to, kim jesteśmy. Czyli tak naprawdę przy budowaniu swojego wizerunku jedną z najważniejszych i pierwszych rzeczy, którą należy zrobić, to właśnie określić te swoje cele, określić swoje wartości, jakie mamy, czym my się kierujemy, żeby je oznaczyć, żeby w momencie, kiedy mamy jakieś zwątpienie, wiedzieć, w jaki sposób postąpić. Te cechy są naprawdę bardzo istotne, no bo one określają tak naprawdę, kim my jesteśmy. Zgadzacie się ze mną? Słuchajcie, a tutaj widziałam coś. Peter, o, cześć Peter, fajnie, że jesteś. Żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba mieć w sobie coś szczególnego. Tak, to szczególne coś, a wtedy czy chcesz sprzedać bułki, czy skarpety, sukces zapewniony. No to też racji trochę jest, tak? Dobrze, i słuchajcie, teraz idziemy dalej. Chciałabym Wam opowiedzieć o takich dwóch paniach. Nazywają się Margaret Mark i Carol Pearson. Są to panie, które od lat pracują nad archetypami. Archetypy to są wzorce osobowości. O nich będziecie mogli przeczytać w mojej książce, do której link jest oczywiście powyżej. I dokładnie jest oczywiście przepracować. Napisała ona w 2001 roku książkę, której tytuł brzmi The Hero and the Outlaw – Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. I tłumacząc na polski, jest w wolnym tłumaczeniu, jest to bohater i wyrzutek spod prawa, budowanie superbrandów przez siłę archetypów. I jaką tezę postawiły te panie? Jest to teza, która przewijała się wielokrotnie w waszych wypowiedziach pod ankietą. Otóż okazuje się, że w dzisiejszym świecie jest tyle marek, jest tyle brandów, jest tyle osób, które tak naprawdę są do siebie podobne, ponieważ robią bardzo podobne rzeczy. Są tylko dwie rzeczy, którymi my tak naprawdę możemy konkurować. Pierwsza z tych rzeczy jest to cena. No ale umówmy się, konkurowanie ceną nigdy specjalnie nie jest dobre, no bo ileż można te ceny zaniżać, prawda? No oczywiście można się też wyróżnić w drugą stronę, można ceny bardzo mocno zawyżyć. No ale nie każdy ma odwagę, żeby coś takiego zrobić. Nie każdy jeszcze czuje się na tyle mocno w swojej pozycji, żeby te ceny bardzo mocno wywindować. Najczęściej konkurowanie ceną jest raczej w drugą stronę, czyli w dół, przez co zarabiamy mniej. Natomiast możemy także zrobić drugą rzecz. Właśnie wyróżnić się poprzez wartości i poprzez archetypy, poprzez swoje przekonania. I tutaj jest taka trochę odpowiedź na te komentarze negatywne, które były tych dwóch panów pod moim zdjęciem z okładką tego, że wspieram Paradę Równości. Otóż jeżeli chcemy, żeby nie konkurować ceną, bo przecież mamy czasami bardzo podobne produkty. Pokażmy ludziom, kim tak naprawdę jesteśmy, za czym stoimy, co jest dla nas wartościowe, a co nie. Pokażmy im właśnie nasze wartości, ponieważ wtedy oni będą mogli zdecydować, czy oni chcą za nami iść, czy w ogóle nie jest im z nami po drodze. I uwaga, to też jest ok. Naprawdę, uwierzcie mi. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której właśnie z powodu nieprzepracowania tego tematu pracowałabym z osobą, która właśnie ideologicznie w ogóle do mnie nie przystaje w jakiś sposób, nie pasuje mi, ale tak za bardzo to właściwie to nie, jakby pracuję z tą osobą, ale właściwie nie wiem, co mi nie pasuje, ale bardzo nie chcę z nią pracować, ale robię to, ponieważ no, to jest moja praca, tak? Ale w momencie, kiedy ja sobie zdam sprawę, jakie są moje wartości, jakich wartości w ogóle nie chciałabym zaakceptować, jakich poglądów w ogóle nie chciałabym akceptować, to jest dużo łatwiej powiedzieć nie, dziękuję,
może innym razem, tak? Albo wcale na przykład, tak? W ten sposób. Oczywiście tutaj też musimy uważać na to, na tą sytuację, w której my jako usługodawcy rezygnujemy z czyichś usług, że mówimy nie, z powodu na przykład właśnie rasy, orientacji seksualnej i tak dalej, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać z Martą, z którą Martą Pietką, która jest gościem specjalnym i będzie za chwilkę z nami na wizji. Natomiast w takich innych przypadkach te nasze wartości to jest taki kompas i w odpowiedzi na te pytania, czy w końcu jak to jest, czy warto manifestować swoje poglądy, czy nie? Zawsze warto, ponieważ, czekajcie, chciałabym właśnie przytoczyć taki bardzo fajny cytat, który właśnie na koncie Marcina Ilskiego, który opisał tę sytuację właśnie związaną z tą krytyką, która się na mnie wylała, opisał na swoim profilu. I Piotr Starzecki, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, napisał tak. Profesjonalizm w Polsce to przecież profilówka na LinkedInie, w żakiecie, marynarce z założonymi rękami i ogromnym zegarkiem na nadgarstku. No, niestety jeszcze to jest prawda. Oczywiście nie chcę generalizować, ale niestety no, takie komentarze jak te pokazują, że to rzeczywiście tak jest. A zobaczcie przecież, jeśli chodzi o takie emocje, o pokazywanie swoich emocji i wartości. Na pewno kojarzycie coacha Majka, prawda? Zobaczcie, to jest gość, który... Dziękuję za te serduszka, widzę, są cudowne. To jest gość, który ma niewyparzoną gębę, który mówi to, co mu ślina język przyniesie, robi to z rozwagą, ma często bardzo polaryzujące poglądy, a mimo wszystko ma tłumy osób, które go obserwują, zbija na tym kasę, bo on doskonale wie, że właśnie to powoduje, że część ludzi idzie za nim jak w dym, część ludzi go totalnie zhejtuje, ale ci, którzy go zhejtują, i tak on na tym zarobi, ponieważ taka jest jego polityka, więc nie bójcie się pokazywać swoich poglądów, oczywiście są pewne granice, tak, ale mówię tak generalnie, nie bójcie się tego, a przede wszystkim nie wycofujcie się z nich rakiem, bo pamiętajcie, że jeżeli głosicie jakieś poglądy i dostaniecie obuchem w łeb na zasadzie, o Boże, wpadka profesjonalisty, tak jak u mnie było wpadka trenera, i wy powiecie, o przepraszam, to ja może jednak nie, to będzie świadczyło o tym, jak bardzo niepewnymi jesteście osobami i że właściwie jesteście jak chorągiewka. Więc fajnie by było jednak, żebyście zdecydowali się na coś i konsekwentnie to realizowali. Na przykład Łukasz Chomin napisał, też na profilu Marcina Ilskiego. Ja na przykład lubię, gdy piwo jest otwarcie homofobiczne, bo wiem, by go nie kupować. Jakbym nie wiedział, może bym dalej kupował Ciechany, Lwówki i inne G Jakubiaka, cenzuruję. Marzy mi się świat, w którym osoby, które faktycznie czerpią profity z właścicielstwa marek, muszą się jasno określić w sprawie kluczowych kwestii światopoglądowych, tak by każdy wiedział, komu daje zarobić. Są już marki, które idą w ten trend. Patrz, na przykład Patagonia. Kiedyś można było to powiedzieć o Dieslu, który notabene jako pierwsza marka kierował wprost komunikację do osób LGBT. Oczywiście chodziło o osiągnięcie po ich portfele, ale jak robili to gdzieś w latach 90., to był naprawdę akt odwagi i to było fajne. I słuchajcie, no ja też tak uważam, to też jest w porządku, żeby w ten sposób to wyglądało. Widzę, że tutaj bardzo piszecie, to poczekajcie chwilkę, zrobię moment przerwy i popatrzę, co napisaliście. Sabina, właśnie proszę mnie o przetłumaczenie tej książki. Sabinko, proszę Cię, napisz do mnie na priv, dobrze? Jak się skończy transmisja. Woj pisze, można prosto blokować audiencję i swoje poglądy wyrzucać wśród wąskiego grona znajomych, więc ja wrzucam to, co myślę, a pracę i tak mam i będę miał. Nie wstydzę się swoich przekonań. I bardzo dobrze. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko niesie swoje konsekwencje, tak? Za wszystkim idą konsekwencje. Ja doskonale wiem, że ustawienie sobie takiego awatara, tak, nakładki, że wspieram paradę równości, może spowodować, że stracę jakichś klientów. Tylko że ja się z tym godzę. Ja to wiem. Ale z drugiej strony wiem, że są osoby, które również, tak jak ja, wspierają paradę równości i one będą moimi klientami. Tylko że trzeba być wtedy całkowicie tego świadom i musicie się z tym pogodzić. Woj, i wspieram paradę równości. Równość, wolność i braterstwo. Fantastycznie.
Dobrze. Miłosz pisze, biznes jest zepsuty teraz, jest pozbawiony emocji i autentyczności. To chora sytuacja. Walczę z takim podejściem, chociaż odbijam się od ściany do momentu napisania tego posta, którego piszę od kilku miesięcy. Właśnie. A coach Mike działa na granicy etyki nie przez swój język, ale przez co robi. Oczywiście jestem... Wiem, o co chodzi, więc dam tylko przykład, żeby pokazać, że można grać na poglądach bardzo mocno, prawda? Oczywiście są osoby, które robią to jakby poza jakąkolwiek etyką. Dobrze. Teraz chciałabym Wam przytoczyć jeszcze z dwa cytaty, albo nawet trzy, które też są bardzo mocne. Paweł Lipka, bardzo go pozdrawiam, nie wiem, czy nas ogląda, ale wiedziałam, że się w końcu odezwie. Słuchajcie, to jest bardzo fajny cytat, bardzo ostry. Ocenzuruję. Moich poglądów nie wspiera tak na oko 90% społeczeństwa miejskiego, ale za to z tymi pozostałymi 10% mogę budować tak silne relacje, że nie potrzebuję całej reszty. Czyli to, o czym mówiłam. Inaczej by było, gdybym sprzedawał produkt masowy i próbował udobruchać wszystkich. Dlatego taki, a nie inny biznes wybrałem. W końcu ma on dawać niezależność. Dużo osób niestety zachowuje się przez biznes pracę jak tanie prostytutki, zrzekają się swoich wartości. No jak widzicie, Paweł ma bardzo konkretny styl i rzeczywiście tak, jest tak, jak on mówi. On się nie patyczkuje. Po prostu pokazuje, jakie są jego wartości. I mu dobrze z tym, tak? I mu po prostu z tym dobrze. On to zaakceptował i nawet czerpie z tego korzyści. Więc teraz kwestia właśnie podjęcia przez Was decyzji. Ania Kęska, którą też bardzo pozdrawiam, blogerka, bardzo poczytna. Pisze, że nie raz i nie dwa ona zrezygnowała z czyichś usług, bądź z jej usług też rezygnowano. Nie chce pracować z ludźmi, którzy wspierają pomysły, jakie ja uważam za szkodliwe. A mnie jako blogerkę kiedyś jakiś niedoszły klient zapytał, czy brałam udział w akcjach antyrządowych, bo to odpada. Jak pewnie się domyślacie, on nie był jej klientem właśnie przez to pytanie. I taki ostatni cytat tutaj, a nie, przepraszam, przedostatni, ale ostatni w tym takim temacie, który ma Wam pokazać właśnie jeszcze więcej tych ciekawych przykładów, to Monika Czaplicka, która również wypowiedziała się kilkukrotnie właśnie w tej dyskusji. Powiedziała, że często jest atakowana na kryzysach za moje poglądy, za jej poglądy, ale to ma znaczenie. Jeśli chodzi o kryzysy, to Monika prowadzi taki bardzo duży fanpage, kryzysy w social media wybuchają w weekendy, czy jakoś odwrotnie to jest nazwane. On ma naprawdę ogromne ilości tam lubiących i to są treści bardzo często takie kwejkowe, można powiedzieć, tak? I ona jako autorka fanpage'a jest atakowana na własnym fanpage'u. I teraz pisze dalej. Jak była burza o Empik i kampanię z Czubaszek i Nergalem, mam nadzieję, że pamiętacie, to gdybym nie miała tak liberalnych poglądów, miałabym problem. Analogicznie, odmówiłam przyjęcia klienta zajmującego się przeszczepami narządów u zwierząt, bo nie czułam się z tym okej. Okay. W biznesie liczy się coś więcej niż pieniądze. Są aksjologia, czyli wartości, etyka i prawo, o którym niedługo powiemy. Już ileś lat temu Kotler zwracał uwagę, że ceny, produkty, usługi i obsługa klienta się zrównują i robią zbyt podobne dla klientów, żeby miało to znaczenie. Dla marek 3.0, jak to on określił, to właśnie ideologia za marką, przekonania będą miały znaczenie, bo to one będą budowały dystynkcję. No i zobaczcie, Monika też pisze o Kotlerze i ja mówiłam wcześniej o tych dwóch paniach, o Karol i zawsze zapomniałam tego imienia drugiego, Margaret, które właśnie dokładnie w ten sam sposób mówiły. I chciałabym przeczytać jeszcze jeden komentarz Kuby Kowalczyka, no właśnie tej osoby, która mi wytknęła, że robię ankietę taką właśnie zero-jedynkową, chociaż właśnie to było bardzo, no to jest jakby ograniczenie Facebooka, a zresztą prosiłam, żebyście się wypowiadali w komentarzach. I napisał tak. A tak ostatnio myślałem, czy taka profilówka moja z tym, z nalepką wspierającą paradę równości nie wpływa na Twój wizerunek. I tutaj oczywiście uśmiech. Najpierw wybrałem w ankiecie pierwsze, czyli nie ma znaczenia kto co robi, ale po głębokim zastanowieniu zależy jednak od kontekstu. Wypowiedzi pana Jakubiaka o homoseksualistach nie odstraszyły mnie od kupowania ciechana, kormorana i nie zachęciły do wylewania jego piwa. Może dlatego, że relacja produkt-właściciel jest tym w przypadku bardzo rozleczona, a produkt dobry. Co do głównego pytania, jeśli dajemy na to produkcję cukierki, czy
szkole ludzi z BHP, to nie powinienem własną marką angażować się w politykę czy określone wyznanie światopoglądowe, chyba że wykorzystuję to do tworzenia marki bądź określenia targetu. Stąd też rozróżnienie na profile prywatne i firmowe. Prywatnie jestem za jakąś partią, ale firmowo powinienem zachować neutralność. No i teraz znowu pytanie do Was. Czy też tak uważacie, że skoro jestem firmą, dużą firmą, marką, właśnie na przykład jak Ciechan na przykład, to czy powinienem zachować taką neutralność światopoglądową, czy nie powinienem, czy powinienem właśnie siedzieć cicho? Jak uważacie? No zobaczę, co tutaj piszecie. O, Anna Maria Małyniak, cześć. Fajnie, że jesteś. Emilia, hej. Radek, hej. Miłosz, wychowanie, seminar, Chunkies jest dla mnie skrajnie nieetyczne. No. Radek, dzień dobry. O, dołączam się. Paweł, biznes często to dzisiaj prostytucja. Mm. O, cześć Jędrku, fajnie, że jesteś. Peter, tłum można poruszyć dziś już tylko ostrym przerysowaniem i zbulwersowaniem lub totalnym kadzeniem i wejściem mu w 4 litery. Wszystko, co między tym, pozostanie mniej lub bardziej niezauważone niestety. No i taka niestety jest prawda. Aczkolwiek wierzę, że to nie jest reguła i że mimo wszystko można to też robić inaczej. Właśnie swoimi wartościami. Dobrze. Miłosz pisze, nie uważam, tak firmy tworzą ludzie, najmniejsze jednostki organizacyjne, stoją za nimi poglądy, dramaty, troski, sukcesy. I właśnie ja też tak uważam. Dzięki Miłosz za te słowa, ponieważ uważam dokładnie tak, że firmy tworzą ludzie i to my stoimy tak naprawdę za marką, za tym jej sukcesem. To każdy z nas buduje tę markę tak naprawdę. Więc marki też powinny być świadome, świadome tego, kim są, jaką mają moc i jakie mają wartości. My wszyscy powinniśmy zwracać na to uwagę. Absolutnie nie przejmować się właśnie tym, że co o nas powiedzą, tylko po prostu iść do przodu. Drodzy, w takim razie dziękuję Wam za tę część. Teraz pora na kolejną część i chciałabym bardzo serdecznie zaprosić przed ekran Martę Pietkun, czyli naszego prawnika. Marto, czy możesz teraz dołączyć? Czekamy na Martę. Jeszcze Miłosz pisze, polecam książkę Richarda Bransona, Biznes do góry nogami przewrócony, o zmienianiu świata. Tutaj się nie zgadzam z Peterem Herlem. A, okej. Dobrze, to poczekajcie, zaraz tutaj popatrzymy. Próbuję znaleźć Martę podczas tutaj z osób, które są tutaj na transmisji. O, mamy Martę. Nie wiem, czemu nie mogę jej kliknąć. Słuchajcie, coś się zablokowało. Naprawdę. Naprawdę. Kochana, tam masz taki przycisk. Taki przycisk, który powoduje, że możesz dołączyć do transmisji. Bardzo proszę, kliknij go, ponieważ nie wiem, czemu nie mogę tego zrobić. To ci dopiero. Drodzy, skoro jesteśmy tutaj wszyscy razem, to może poradzicie na ten problem, ponieważ właśnie miałam się połączyć z Martą, ale widzę, że Marta ma problem z wejściem, a mi nie działa przycisk. Może ktoś mi podpowie, co mam tutaj zrobić, ponieważ nic nie działa. Ojejku, kurczę, no to słuchajcie, w takim razie myślę, że będziemy musieli zrobić drugą transmisję. Właśnie razem z Martą, ponieważ nie ma opcji do... O, Mateusz Buźka chce wystąpić w Twojej transmisji wideo. Mateusz, napisz proszę Marcie, co kliknąłeś.
O, super. Bożek, ja Was uwielbiam. Uwielbiam Was za to, że pomagacie, że jesteście tacy fantastycznie pomocni. Uwielbiam Was. Marto, sprawdź proszę na telefonie, bo rozmawiałam z Martą wcześniej i mówię, słuchaj Marta, jak będzie jakikolwiek problem techniczny, to przeskakuj na telefon, tam na pewno będzie możliwość, bo Marta jest teraz na komputerze, z tego co wiem. I czekamy, czekamy, aż Marta przeskoczy na telefon i dołączy. Zielona ikonka. Obok udostępnij jest zielone kółeczko i to trzeba kliknąć. No właśnie, to czekamy. Kochani, jesteście wspaniali. Człowieczek z niby zdjęciem. Słodkie. Fantastycznie. Dobrze, słuchajcie, to może jeszcze tak z pół minuty. Dajmy sobie pół minuty, dobra? Jeżeli Marta nie dołączy w ciągu pół minuty, no to zakończymy tą transmisję. Ja Was oczywiście w międzyczasie. W międzyczasie Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście po transmisji kliknęli, zobaczyli moją książkę, gdzie tam generalnie opisuję wiele rzeczy, które są związane z budowaniem wizerunku właśnie w social media. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. I też, o, Marta pisze, że przełączam się na telefon sekundę. Dobra, słuchajcie, to dajcie jeszcze chwilkę. Dajcie jeszcze moment. Słuchajcie, więc w międzyczasie w takim razie zapytam Was o inną rzecz, albo powiem Wam o innej rzeczy. Otóż co jakiś czas piszecie do mnie, właśnie jeśli chodzi o różne pytania dotyczące mediów społecznościowych, wizerunku w mediach społecznościowych i prawdopodobnie przyszły live to będzie Q&A. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście wysyłali mi pytania do tego Q&A. Ja oczywiście dam grafikę, oczywiście oznaczę Was na tej grafice, bo przedostatnio też publikowałam i całkiem entuzjastycznie odnieśliście się do tego, żeby właśnie Was oznaczać na grafice, żebyście wiedzieli o transmisji. Zachęcam Was również do tego, żebyście na transmisji kliknęli sobie powiadomienie za każdym razem, kiedy ta transmisja wyskoczy, bo wtedy będziecie powiadamiani właśnie, kiedy ja po prostu robię streaming, tak? Więc czekam na Wasze pytania oraz sugerujcie mi również tematy live'ów, bo słuchajcie, to też taka ważna wiedza dla Was i nad tym też w ogóle pracujemy w mojej książce, która niedługo już wychodzi, za 2 tygodnie będzie druk, więc w ogóle szaleję, już się nie mogę doczekać. Właśnie nad tym, żeby pracować na wiedzy swojego klienta i konsumenta. Dlatego, że to tak naprawdę klienci są źródłem naszej wiedzy. Zgodzicie się ze mną? Mam nadzieję, że tak. Że to tak naprawdę nie to, jak my myślimy o naszym biznesie, że powinien wyglądać, tylko to właśnie klienci tak naprawdę są wyznacznikiem, są takim kompasem, w którym my idziemy. Więc jedną z metod na to, żeby publikować ciekawe treści w mediach społecznościowych, jest bardzo, bardzo gruntowne przepytanie swoich klientów, właśnie gdzie są ich problemy, ponieważ to oni są źródłem odpowiedzi, tak naprawdę, znaczy my jesteśmy odpowiedzią na ich problemy, natomiast to oni dają nam właśnie te pomysły na ciekawe pytania. Też w ogóle w mojej książce jest takie fajne ćwiczenie, że rekomenduję Wam utworzenie sobie na przykład pliku Excel, w którym macie, czy tam w ogóle Worda, cokolwiek, gdzie jest tabelka, gdzie zapisujecie swoje własne pytania, które myślicie, że wasi klienci mogą mieć. A potem przepytujecie swoich klientów i konfrontujecie te pytania z pytaniami, które oni zadali, tak? I w ten sposób wychodzi Wam, w jaki sposób, co właściwie klienci właśnie potrzebują. Dobrze. Widzę, że mamy straszny, straszny problem tutaj z połączeniem się z Martą. Nie mogę podłączyć się z telefonu. Drodzy, w takim razie, skoro tak, nie chciałabym Was przeciągać, chyba że tu jeszcze Krystian może coś pomoże. Dobra, słuchajcie, pół minuty. Dajmy sobie pół minuty jeszcze. Czy ktoś może pomóc Marcie? A właśnie, tak w ogóle to zadawajcie mi pytania, bo może, nie wiem, ten, kto może pomóc Marcie, może niech się połączy z nią na Messengerze na przykład i Marcie pomoże, a ja w międzyczasie poodpowiadam na Wasze pytania, więc jeżeli jakieś macie w tym momencie, to zadawajcie. Mateusz pyta, mam pytanie z innej beczki.
Moje nazwisko to jest przezwisko. Czy myślisz, że dobry jest to pomysł, czy raczej powinno być nazwisko? Wpisałem tak, ponieważ nie lubię swojego nazwiska. No, powiem tak. Jeżeli zrobisz ze swojego imienia i ze swojego niku, tak, przezwiska, jeżeli zrobisz z tego markę, no to używaj tego do końca, tak? Tak samo, to jest tak samo jak na przykład z wyjściem za mąż. Kiedy ja wyjdę za mąż, to ja oficjalnie pozostanę zawsze Anna Maria, Anną Marią Wiśniewską, zawsze. Ponieważ jest to moja marka, jest to mój brand budowany od początku. Mimo, że na przykład w papierach będę miała inne nazwisko. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie kwestie związane ze swoim nickiem, no to jeżeli zdecydowałeś się go używać i zaczynasz budować swój brand na tym nicku, no to bądź konsekwentny i rób to do końca i zawsze do końca świata jeden dzień dłużej, tak? Więc to jest, myślę, że najlepsze rozwiązanie. Mateusz Buźka, nikt nie będzie zwracał uwagi na to, jak się nazywasz, jeśli będziesz oferować wysoką jakość. No, to ty bym się troszeczkę, znaczy bym trochę polemizowała, jeśli chodzi o to, że nie będzie zwracał uwagi na to, jak się nazywa, no bo czasami mogą być nazwiska bardzo, bardzo niefajne, tak? Znamy takie przypadki. Zastanawiam się zawsze wtedy, dlaczego te osoby tego nazwiska sobie nie zmienią, chociaż z drugiej strony mogą być na tyle silne wewnętrznie, że im to zwisa i powiewa z dechum kalafiorem, jak to mówią niektórzy. No ale rzeczywiście, jeżeli będziesz świadczył wysoką jakość, to rzeczywiście super. Dobrze, Droty, czy jeszcze jest jakieś pytanie w takim razie do mnie? Ale to jest przecież autentyczność. Okej. Okay. Znaczy ja nie mówię, żeby zmieniać, po prostu tak sobie podywagowałam troszeczkę. Drodzy, czy są jeszcze jakieś do mnie pytania? Bo jeżeli nie, dziękuję, być może w przyszłości z Buźki zrobię nazwisko. No właśnie, fajnie było, bo aż sobie to coś, co przyciąga. Bardzo się cieszę. Okej, drodzy, w takim razie bardzo mi przykro, że nie mogłam porozmawiać z Martą. Myślę, że w takim razie zrobimy jeszcze inaczej. Dobrze, zrobimy jeszcze inaczej. Jeżeli w międzyczasie nie uda się połączyć mnie z Martą, to zrobię live'a. Może w takim razie nie Q&A w przyszłym tygodniu, tylko właśnie zrobię live'a bezpośrednio z Martą właśnie o tych aspektach prawnych związanych właśnie z wizerunkiem, z poglądami, żebyście po prostu czuli pełen dosyt, a nie niedosyt, który myślę, że możecie teraz mieć. Dobrze, Mateusz Buźka był w drużynie A, prawda? Też znam Buźkę. Okej, Dorota pisze, powtórz proszę te 5 elementów. Czekaj, bo miałam tutaj spisane, nie chcę żadnego pominąć. 5 elementów, tylko czego? Bo mam tutaj konsekwencje budowania wizerunku. Czy pytasz o to? Bo jeżeli tak, to powtarzam. Uwaga, zaczynasz być kojarzony z tym, co komunikujesz. Pojawiają się apostołowie, wyznawcy twojej marki. Dalej, zaczynasz tworzyć perpetuum mobile. Trudno podważyć twoje zdanie oraz zaczynasz liczyć wśród ekspertów z branży. Mam nadzieję, że to o to chodziło. Okej. Krystian, z tego co mi wiadomo, Windows jest na 3. Aha, czy ci mi coś o Facebooka? No tak, to tutaj się, widzę, że gra dalej się toczy. Dobrze, kochani, w takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, to ja Was zapraszam w takim razie na live'a w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że wtedy już z Martą, a jeżeli się nawet nie połączymy, to Marta jest na szczęście z Trójmiasta, tak jak i ja, więc sobie tutaj siądziemy ładnie w pokoju i przy kawce sobie porozmawiamy. Więc nic straconego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność. Bardzo Was proszę o udostępnienia. Nic się nie stało, Marta, następnym razem to nadrobimy. Bardzo Was proszę o udostępnienia. Jeżeli czujecie, że tu była wartość, że trochę Wam to rozjaśniło w głowie, dajcie mi te share'y, bardzo mi się przydadzą. Oczywiście będzie to takie podziękowanie za tą wiedzę, którą się z Wami dzielę. Oczywiście zachęcam do kupna książki. No i wszystkiego dobrego Wam życzę na nadchodzący weekend, bo piątek prawie przecież to weekendu początek, nie? Trzymajcie się, pa, pa.